Witam wszystkich. Dziś chciałabym Wam powiedzieć o bardzo ważnym zabiegu pielęgnacyjnym dotyczącym chihuahua, jakim jest kąpiel. Ja kąpię moje psy zazwyczaj raz w tygodniu, w okresie wiosennym albo jesiennym, kiedy jest błoto na dworze. Taki zabieg wykonuję, kiedy zachodzi po prostu taka potrzeba, czyli kiedy pies wraca obłudzony, wtedy po prostu go kąpię. Aby wykonać zabieg pielęgnacyjny, jakim jest kąpiel chihuahua, potrzebować będziemy dwa ręczniki. Pierwszy wkładamy do wanny, tak aby nie porysował pies powierzchni wanny oraz aby się nie ślizgnęgał, przez to będzie się czuł bardziej bezpiecznie. Drugi do wytarcia psa oraz szampon dostosowany do długości sierści i jej koloru. Przed przystąpieniem do kąpieli należy psa wyprowadzić na dłuższy spacer, tak aby się załatwił, ponieważ po samej kąpieli dobrze jest go przez około godzinę nie wypuszczać na dwór, aby się po prostu nie przeziębił. Za chwilkę pokażę Wam, jak prawidłowo wykąpać psa rasy chihuahua. Rozpoczynamy od zmoczenia ręcznika i następnie wykładamy nim do wanny, żeby pies się nie ślizgał i nie porysował nam powierzchni. Temperatura wody powinna być po prostu cieplutka, przyjemna dla ręki. Ani za chłodna, ani za gorąca. Wkładamy pieska i powoli polewamy go wodą. Uważamy na główkę, żeby nie zalać oczu ani uszu. Następnie używamy szamponu dla psów ciemnowłosych. Akurat ja mam psa ciemnowłosego, ale dostępne są też dla psów jasnowłosych czy o sierści brązowej. Namydlamy całego pieska. Pamiętamy o łapkach, brzuszku i okolicy pod ogonem. Delikatnie myjemy też główkę. Następnie spłukujemy. Jeśli od szczenięstwa będziemy pieska przygotowywać do kąpieli, to jak widać nie będzie się w ogóle bał tego zabiegu. Kąpieli zawijamy pieska w suchy ręczniczek. Po kąpieli piesek musi być przez jakąś dłuższą chwilę szczelnie zawinięty cieplutkim i suchutkim ręczniczkiem, tak aby ten ręcznik wpił całą jego wilgoć. W okresie zimowym dobrze jest psa wysuszyć, także kiedy przychodzą takie jesienne chłody, aby po prostu nie chodził mokry po mieszkaniu, bo może zachorować. Jak widać, piesek od razu robi się śpiący, także dobrze jest mu umożliwić po prostu pójście spać. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, a także do oglądania kolejnych filmików, które będą się ukazywać na YouTubie.